Te wszystkie wspomnienia przedwojenne, które potem były przepuszczone przez czas wojny, czas stalinizmu, potem z upływem lat, ci, którzy wspominali, mieli lat 70, 80, 90, wspominali te czasy z wielką estymą, bo wtedy mieli po lat naście, 20, to był ich najlepszy czas i zapominało się o tym, co było niewygodne.